Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Mam nadzieję, że w tę niedzielną noc nie wszyscy musieli położyć się wcześniej spać i są przed telewizorem osoby, które chciałyby się dobrze bawić i powygrywać trochę pieniędzy. Jeżeli tak dobrze trafiliście, dziś w programie czeka nas sporo zagadek, no i przede wszystkim nagrody. Pierwsza nagroda, 50 zł za rozszyfrowanie trzech nazw państw. Od razu podkreślam, że czekam na kompletną odpowiedź, czyli wszystkie trzy nazwy, więc zanim wybierzesz numer do studia, skoncentruj się i spróbuj rozwiązać całą zagadkę. Zapisać sobie być może te nazwy na kartce, żeby nic nie umknęło i dopiero z gotową odpowiedzią, czyli z wszystkimi trzema nazwami, warto wybrać numer do studia. Kto pierwszy, ten lepszy. Ta zasada obowiązuje codziennie w programie i faktycznie w programie wybierają pieniądze osoby, które faktycznie najszybciej rozwiązują te zagadki. Także mam nadzieję, że już próbujecie swoich sił. Ja czekam na pierwszego zwycięzcę i przypomnę zasady, ale w międzyczasie oczywiście już możecie przyglądać się zagadce i próbować ją rozwiązać. Może będzie szybciej. Jeżeli macie na tyle podzielną uwagę, to dlaczego nie? 50 zł czeka. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Pierwsze 50 zł do wygrania, zasady już znamy, wiemy jaka kwota na nas czeka, wiemy też jak trafić do studia. Numer widoczny w dole ekranu jest to 704-304-310. No, ciekawa jestem, kto najszybciej poradzi sobie z zagadką. Pierwsza zagadka w dzisiejszym programie, no ale nie ostatnia, także ciekawi mnie, jak szybko poradzicie sobie z tą zagadką, bo to taka dla nas informacja wstępna, jak będziecie w stanie sobie radzić z kolejnymi zagadkami, chociaż nie zawsze jest to adekwatne, ale myślę, że jeżeli jesteście w stanie sobie w miarę szybko poradzić z tą pierwszą zagadką, to przynajmniej z mniejszymi obawami przechodzimy do kolejnych zagadek, które zazwyczaj są coraz trudniejsze, więc jeżeli już z pierwszą zagadką jest jakiś problem, to potem faktycznie reżyser ma zagwozdkę, co tutaj zrobić i jakie kolejne zagadki zaserwować, żeby nie było zbyt trudno. No, póki co zagadka na rozgrzewkę, chociaż wcale na rozgrzewkową nie wygląda, bo z reguły jak prezentujemy tego typu zagadki, to ta rozgrzewka wygląda tak, że mamy do rozszyfrowania jedną nazwę, a nie aż trzy. Mam nadzieję, że nie przestraszyliście się tego, że już na początku jest nieco trudniej. Nie jest to taka klasyczna zagadka na rozgrzewkę, ale myślę, że jesteście w stanie sobie z nią poradzić. Czekają kolejne trudniejsze, także jeżeli ktoś już teraz czuje, że być może z tą zagadką jest w stanie sobie poradzić, ale z trudniejszymi już nie, to warto teraz wziąć udział w zabawie. Póki jeszcze jest w miarę łatwo, bo będzie trudniej. No dobrze, nie chcę Was już straszyć tym, że będzie trudniej, bo nie chciałabym, żeby wszyscy pouciekali sprzed telewizorów, tym bardziej, że to późna pora, więc i tak nie ma tam po drugiej stronie ekranu wielu osób. No, dla Was to dobra informacja, bo warto wykorzystać tę przewagę, jeżeli przed telewizorem garstka widzów, no to jeżeli Ty spróbujesz swoich sił, tym większa szansa, że to Ty wygrasz pieniądze. I jest szansa. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Rosja, Niemcy, Austria. Sprawdzamy. Bardzo dobra odpowiedź. 50 zł wędruje w Pana ręce. Szybko wygrane pieniądze. Mam nadzieję też, że łatwo, że nie miał Pan dużego problemu z rozwiązaniem tej zagadki. No i super. Trzy nazwy państw. No takich państw gdzieś w miarę blisko nas, więc może to sprawiło, że jakoś najtrudniej nie było, mimo że tych nazw było aż trzy. Tu też trzy nazwy, ale już od razu rzuca się w oczy fakt, że te nazwy są dłuższe. Czy trudniejsze do rozszyfrowania? No w związku z tym, że są dłuższe, to na pewno są trudniejsze do rozszyfrowania, ale o trudności decyduje też to, jak bardzo znane lub odległe od nas są to państwa. Także tego dowiemy się, jak usłyszymy telefon od kogoś z Was. Reżyser mówi, no będzie coraz trudniej, także
Miejmy nadzieję, że i tutaj widzowie dadzą sobie radę w miarę szybko. No pierwsza zagadka rozwiązana w dobrym tempie. No, nie spodziewałam się tak szybko telefonu, także no, plus dla Was. No i miejmy nadzieję, że tych zwycięstw dzisiaj uda mi się jak najwięcej usłyszeć. 50 zł czekam. Na kogo? Na pewno na kogoś, kto poradzi sobie z zagadką szybciej niż pozostali. Trzy nazwy państw. Pozostajemy póki co w tej kategorii. Czy ta kategoria będzie nam towarzyszyć przy kolejnych zagadkach? Coś mi się dzisiaj język plącze. Może to kwestia tej niedzielnej nocy. 50 zł do wygrania. No długie te nazwy. I takie mocno pomieszane litery. No bo Aniumur, co to znaczy Aniumur? Ałagimur, Krunia. Czasami faktycznie przeczytanie na głos tych nazw, mimo że te litery są pomieszane, coś nam daje. Ale tutaj chyba za mocno litery się pomieszały, żeby odczytywanie na głos tych nazw mogło nam pomóc. No, ciekawa jestem, co to będzie. A może ktoś już rozszyfrował? No mam nadzieję, że jedna, dwie nazwy to już za Wami, gdzieś zapisane na kartce, żeby nie wyleciały z głowy, bo wiemy, że o tej godzinie z pamięcią bywa różnie. To czasami jakaś prosta czynność może nam przysporzyć kłopotu, na przykład poprawne wypowiadanie się, a to dopiero jakieś takie poważniejsze zadania. Także zapisujemy sobie na kartce, wtedy nie musimy się obawiać, że wyleci z głowy, trafiamy do studia i wygrywamy pieniądze. Tylko pamiętajcie, nie warto wybierać numeru, jeżeli nie macie kompletnej odpowiedzi, bo czasami tak jest, że nie przyjrzymy się dobrze zagadce, od razu wybieramy numer w nadziei, że uda nam się szybko rozwiązanie znaleźć. No tutaj nie szukamy jednej, aż trzech. Szukamy aż trzech nazw państw. Także szukanie tych nazw, będąc już na antenie, no raczej się nie uda. Gdyby chodziło o jedną nazwę, no można by było jeszcze zaryzykować, że zdążysz tak szybko sobie z zagadką poradzić. Ale trzy nazwy, tu już warto mieć przygotowaną odpowiedź, najlepiej zapisaną. Wtedy na spokojnie wybieramy numer do studia, nie stresując się, że albo o czymś zapomnimy, albo po prostu nie zdążymy rozwiązać zagadki. Kto gotowy, to oczywiście 704-300-4310, numer aktualny i cały czas warto wybierać ten numer, jeżeli oczywiście znasz odpowiedź. Jedna osoba już wygrała. No ale to dopiero początek programu i początek zagadek, które na nas dzisiaj czekają. To co? Czeka nas sporo zagadek, sporo pieniędzy. Tego na pewno nam w programie nie zabraknie. Natomiast wszystko zależy od tempa, w jakim zagadki rozwiązujecie, bo im szybciej, tym więcej tych zagadek ma okazję się na ekranie pojawić, a co za tym idzie, tym więcej osób wygrywa w programie pieniądze. Także mam nadzieję, że i tym razem no, uda nam się jakieś dobre tempo utrzymać. Pierwsza zagadka rozwiązana bardzo szybko, także no jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o kolejne zagadki, bo jeżeli ta pierwsza jest tak błyskawicznie rozwiązywana, to jest nadzieja. Chociaż z drugiej strony wiem, że to jest niedzielna noc, że jednak nawet jeżeli ktoś do tej pory zasiedział się przed telewizorem, to podejrzewam, że za parę minut jednak wybierze sen, no bo początek tygodnia, bo sporo obowiązków na głowie, więc pewnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zbyt długo o takiej godzinie siedzieć przed telewizorem. Także póki jeszcze ktokolwiek jest po drugiej stronie ekranu, póki jest komu wygrywać te pieniądze, to zachęcam do wspólnej zabawy. Kolejne 50 zł do wygrania. Tak jak już mówiłam, zagadek i pieniędzy na pewno w programie nie zabraknie, ale czasu tak, bo z minuty na minutę tego czasu mamy coraz mniej. Z minuty na minutę też osób przed telewizorem ubywa, więc też mniej
chętnych do tego, żeby zagadki rozwiązywać. Także dlatego bardzo istotne jest, żeby każda z tych nielicznych osób o tej porze przed telewizorem spróbowała swoich sił, spróbowała rozwiązać zagadkę, bo im więcej osób spróbuje, tym większa szansa, że komuś się szybciej uda i że dzięki temu to dobre tempo uda nam się utrzymać. Kolejne 50 zł. Pan z poprzednią zagadką poradził sobie bezbłędnie, no i naprawdę bardzo szybko. Szybciej niż się spodziewaliśmy telefonu tutaj. Natomiast teraz, mimo że również do rozszyfrowania są trzy nazwy, jak poprzednio, to jednak są to nazwy po pierwsze bardziej odległych krajów, po drugie dłuższe nazwy, także więcej kombinowania, przekładania tych liter, żeby móc rozszyfrować odpowiedź. No ale skoro pierwsza zagadka za nami, no to oby dalej tak sprawnie nam szło. Może jest ktoś, kto już zna odpowiedź, jeżeli tak, szkoda czasu. Nie ma co czekać, bo kolejne pieniądze, kolejne zagadki. Tu są dłuższe nazwy, no ale no dobrze, no jest to zagadka trudniejsza od poprzedniej, ale nie na tyle, żebyśmy tutaj jakoś dużo więcej czasu musieli jej poświęcić niż na rozwiązanie tej poprzedniej. Także mam nadzieję, że lada chwila usłyszę telefon. No ja jestem gotowa w każdym momencie usłyszeć odpowiedź od kogoś z Was, także jeżeli tylko ktoś z Was będzie gotowy z odpowiedzią, zapraszam serdecznie. 704-304-310. 50 zł do wygrania. Trzy nazwy państw. Kto już sobie poradził, to jeszcze nie śpi i chciałby spróbować swoich sił, no bo może być tak, że jest przed telewizorem ktoś, kto rozwiązał zagadkę, ale jeszcze się waha, nie wybiera numeru do studia. Tu warto podejmować szybko decyzję, jak już mamy przygotowaną odpowiedź, bo naprawdę kwestia chwili i może się okazać, że ktoś inny nas wyprzedzi. W momencie, kiedy my będziemy się zastanawiać, warto czy nie warto, ktoś inny złapie za telefon, wybierze numer do studia no i przynajmniej pozbawi nas dylematu, czy wybierać numer do studia, czy nie. Natomiast szkoda, żeby ktoś sprzątnął Ci 50 zł sprzed nosa, jeżeli to Tobie udało się rozwiązać tę zagadkę w szybkim tempie. Kto już rozszyfrował wszystkie trzy nazwy? Pamiętajcie, że to musi być kompletna odpowiedź i nie może być tak, że ktoś będzie próbował się targować, bo na przykład powie, że ma jedną nazwę czy dwie i będzie chciał część wygranej. No nie tak to działa. 50 zł za trzy nazwy państw. Mam nadzieję, że tej kategorii się nie przestraszyliście, bo jednak niestety bywa tak, że jak słyszymy geografia, to na wszelki wypadek mówimy nie, bo się obawiamy, że nie będziemy na tyle mocni. No, każdy z nas jakieś państwa zna. Tutaj oprócz jakiejś znajomości geografii, tej podstawowej geografii, na pewno przyda się umiejętność układania słów z liter. To wbrew pozorom nie jest takie proste zadanie. Są osoby, które na przykład na co dzień rozwiązują jakieś krzyżówki, łamigłówki słowne, jakieś rebusy. Takim osobom jest pewnie łatwiej w myślach poprzekładać te litery i spróbować ułożyć z tych pozornie chaotycznych układów liter trzy nazwy państwa, ale nie jest to łatwe zadanie, natomiast na pewno możliwe do zrealizowania, mimo późnej pory. Skoro już z jedną zagadką Wam się udało, to oby kolejne mi też. No, chwilkę już czekam na telefon, także ryser mówi, dobrze, to ja tutaj spróbuję jakoś zmotywować, zmobilizować widzów do działania. Dwie minuty proponujemy na rozwiązanie tej zagadki. To często pomaga, więc miejmy nadzieję, że i tym razem się sprawdzi. Uwaga, czas, start. To jest bardzo późna pora, także czasami tak bywa, że jakoś tak się zapatrzymy na zagadkę, zapominamy o tym, że tutaj jednak oprócz umiejętności rozwiązywania zagadek
tempo, w jakim jesteśmy w stanie te zagadki rozwiązywać, ma duże znaczenie. Stąd to ograniczenie czasowe, jeżeli dotrze do nas, że jednak w ciągu tej minuty i 40 sekund ważne, żeby zagadka została rozwiązana, to jest szansa, że ktoś się na tyle zmobilizuje, że zdąży trafić tutaj do studia, zanim ten czas minie. Zostało półtorej minuty, no i tutaj nie chodzi o to, żeby czekać do końca tego odliczania. Jeżeli już znasz odpowiedź i teraz wybierzesz numer do studia, im szybciej podasz rozwiązanie, tym szybciej zagadka zostanie rozwiązana, to odliczanie zostanie przerwane, a my przejdziemy do kolejnych zagadek. Minuta i kilkanaście sekund, a 50 zł wciąż do wygrania. Kto gotowy? Kto wie? Kto już potrafi podać trzy nazwy państw? Zapisałeś sobie te nazwy na kartce, żeby nic nie uciekło, nie umknęło? No to śmiało, nie czekamy, bo tu nie ma na co czekać, jeżeli ktoś zna odpowiedź. Co najwyżej na kolejne zagadki. Pół minuty, no ale najpierw trzeba rozwiązać tę, którą widzimy na ekranie, bo szkoda by było zmieniać zagadkę bez zwycięzcy. No mam nadzieję, że na takim etapie nie będzie to konieczne. Czasami zastanawiamy się i rozważamy taką opcję przy naprawdę trudnych zagadkach, ale ta jeszcze do tych najtrudniejszych dzisiaj nie należy. Uwaga, zostały sekundy. Mam nadzieję, że ktoś wybiera numer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, czas minął, a ja jeszcze nie słyszę telefonu. Mam nadzieję, że jest ktoś właśnie w drodze do studia, bo naprawdę szkoda tracić więcej czasu na zagadki, które jesteście w stanie jeszcze w miarę szybko rozwiązywać, bo kolejne będą wymagały od nas jeszcze większego skupienia i zaangażowania. Kto gotowy, niech wybierze numer razem ze mną i przejdźmy dalej. 704 304 310. No, słuchajcie, bo to nie jest ostatnia zagadka dzisiaj. Także jeżeli myślicie, że chcielibyśmy tutaj czekać aż do końca programu, aż ktoś sobie z tą zagadką poradzi, to nie. Czekają kolejne zagadki. No im szybciej do nich przejdziemy, tym więcej uda się ich rozegrać, a będą trudniejsze. No nie ma co ukrywać, także więcej czasu będziemy potrzebowali. I dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Rumunia, Bułgaria, Ukraina. Sprawdzamy. No i to jest poprawna odpowiedź. 50 zł dla Pani, czyli niektóre z tych krajów bliżej nas, niektóre odrobinę dalej niż te przy poprzedniej zagadce, ale na pewno dłuższe nazwy. Cieszę się, że udało się Pani je rozszyfrować, bo dzięki Pani możemy przejść dalej. No i uwaga, też trzy nazwy, ale jeszcze trudniej. Jeszcze trudniej, bo to już jakoś totalnie pomieszane te litery. To już się nawet odczytać tego nie da. Reżyser mówi, no Ewa, będzie coraz trudniej, tak jak obiecaliśmy, także tak jak obiecałem, tak to wygląda w tym programie. Zagadki zwiększają swój stopień trudności, także mimo, że wciąż trzy nazwy,
Więc tutaj reżyser jakoś mocno nam nie utrudnił zadania, bo za każdym razem to już trzecia zagadka tego typu, a wciąż pokazują się trzy nazwy, ale sami widzicie, długie nazwy, bardzo mocno pomieszane te litery. Tutaj nawet na pierwszy rzut oka nie da się jakoś mieć jakiegoś skojarzenia, także trzeba się uważnie przyjrzeć i spróbować poprzekładać te litery. No i reżyser jeszcze mówi do tego, że to jeszcze bardziej odległe państwa od Polski, także tym trudniej może być, bo jednak te państwa albo sąsiadujące, albo te w miarę bliskiej odległości od nas, jesteśmy w stanie jednak mimo wszystko szybciej skojarzyć. Ja się cały czas przyglądam tej zagadce i wydaje mi się, że przesadził reżyser z tym wymieszaniem liter. Mógł jakoś te litery ułożyć tak, że czasami tak się faktycznie te litery ułożą, że mimo, że są pomieszane, to gdzieś tam jesteśmy w stanie szybciej skojarzyć, o jaką nazwę chodzi. Jakoś tak bardziej sylabami są pomieszane, a nie pojedynczymi literami, a tutaj totalny miszmasz. Kto sobie poradzi? Dobrze, no ja czekam. Nic innego mi nie pozostaje. No nie jestem w stanie wam pomóc rozwiązać tej zagadki. Jedyne, co mogę robić, to czekać na telefon, mając nadzieję, że i z taką zagadką ktoś sobie da radę. No już kilka osób wygrało, i panie, i panowie przed telewizorem, sądząc po głosach i po tym, kto rozwiązywał poprzednie zagadki. No to kto tym razem spróbuje, zmierzy się z zadaniem, no i przede wszystkim kto będzie najszybszy, no bo o to chodzi w programie. Tam mocno te litery pomieszane. Mogłeś jakoś, Piotrek, ułatwić sprawę. Taka późna pora. Jakbyś chociaż te nazwy państw jakoś bliżej nas leżące, jakbyś zaserwował, to może byłoby łatwiej. Ja mówisz, że tutaj niektóre z tych nazw to bardzo odległe miejsca, albo może jakieś turystyczne kurorty, to może łatwiej byłoby skojarzyć. Co prawda jest już po wakacjach, ale podejrzewam, że większość z nas myślami wciąż na wakacjach. Spróbujmy. No 50 zł czeka, także kto spróbuje swoich sił, kto spróbuje te nazwy ułożyć, poprzekładać te litery w odpowiedniej kolejności, ma szansę na wygranie 50 zł. Do tej pory już kilka osób wygrało, także mam nadzieję, że nawet jeżeli przed telewizorem naprawdę garstka osób, to jest komu wciąż wygrywać pieniądze i że nie wszyscy poszli spać. Śmiało, warto wykorzystać właśnie tę szansę, że niewielkie grono osób przed telewizorem, że to późna pora. W związku z tym, jeżeli to ty spróbujesz swoich sił, być może to ty
wygrasz kolejne pieniądze. No ja bym chciała, żeby to grono zwycięzców powiększało się tutaj bardzo szybko, no ale moje życzenia to jedno, a to jak nasz umysł pracuje o tak późnej porze i w jak szybkim tempie jesteśmy w stanie rozwiązywać coraz trudniejsze zagadki, to już zupełnie odrębna kwestia. No ja staram się cierpliwie czekać na kolejne telefony, na kolejnych zwycięzców. Ważne, że do tej pory rozwiązujecie zagadki, kilka za nami, także jest szansa, że i kolejne uda nam się rozwiązać. Jest coraz trudniej, więc też pewnie coraz więcej czasu potrzebujecie na przeanalizowanie tych zagadek, ale kto gotowy, niech nie zwleka. Pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy. W tym programie naprawdę ta zasada się sprawdza. No już chwilę czekamy, także reżyser chyba ponownie zaproponuje tutaj jakieś, o właśnie, ograniczenie czasowe. Mówi, że pomogło przy poprzedniej zagadce, to może tym razem też się sprawdzi. No to uwaga, czas start. Nie zaszkodzi spróbować. I czekajcie, jeżeli ktoś zna odpowiedź, niech jak najszybciej wybierze numer do studia, bo sami wiecie, że im szybciej wy trafiacie tutaj do studia, tym szybciej wygrywacie pieniądze i tym więcej osób ma szansę wygrać. Ja wiem, że to późna pora, ja wiem, że trudno jest wymagać od widzów po pierwsze jakiegoś błyskawicznego rozwiązywania zagadek, kiedy umysł już nie ten sam, co w ciągu dnia. Poza tym, jeżeli osób jest tak niewiele, to też mniejsza szansa, że od razu ktoś sobie szybko poradzi. Ale skoro do tej pory już kilka zagadek za nami, to znaczy, że nie wszyscy śpią. Miejmy nadzieję, że w takim razie i ta zagadka w ciągu tej minuty i 20 już sekund zdąży z ekranu zniknąć. Trzy nazwy państw. Czekam na kompletną odpowiedź. Jeżeli nie udało Ci się rozszyfrować trzech nazw, daj szansę komuś innemu, komuś kto wie. Być może uda Ci się z kolejną zagadką, chociaż będzie coraz trudniej, więc jeżeli już tą masz jakiś problem, no to nie wiem, czy z kolejną dasz sobie radę. Minuta. Trzy nazwy państw. Mocno pomieszane litery. Myślę, że to jest takie główne utrudnienie. No i też to, że część z tych państw jest dosyć odległa od naszego kraju. To też może nam utrudniać zadanie. Pół minuty. Zostały sekundy. Jeżeli ktoś wie, niech teraz wybierze numer, póki jeszcze jest szansa. 704 304 310. Rozwiążmy tę zagadkę. Uwaga. 10, 9, 8, 7. No kto gotowy? 5, 4, 3, 2, 1 i czas minął. Czy usłyszę telefon? 704 304 310. Kto nie śpi, a do tego poradził sobie z zagadką? Nie bójcie się tej geografii. Każdy z Was jakieś państwa zna, tylko trzeba chwilę poświęcić tej zagadce, żeby odmieszać tak mocno przetasowane litery. Komu to się udało? Potrzebuję jednej osoby. Czy ktokolwiek na tym etapie zagadki już dał sobie radę? Bo im więcej czasu jej poświęcamy, tym mniej zostaje nam na kolejne zagadki. No musi być chociaż jedna osoba, która sobie poradziła, która rozszyfrowała te nazwy państw.
chyba wszyscy poszli spać. No bo co prawda zrobiło się trudniej w porównaniu do poprzednich zagadek, no ale nie na tyle trudniej, żebyście sobie dawali radę z poprzednimi zagadkami, a z tą w ogóle. Chyba, że za mało czasu było na jej rozwiązanie. No ale wydaje mi się, że jak na trzy nazwy państw, to ktoś już mógł sobie poradzić w porównaniu do tego, jak w jakim tempie radziliście sobie z poprzednimi zagadkami tego typu. Czy jest chociaż jedna osoba, która rozszyfrowała te trzy nazwy? Bo jeżeli tak, to już chciałabym usłyszeć telefon. 704-304-310. Zgłoś się teraz po wygraną, póki jeszcze jest szansa i póki nikt cię nie wyprzedził. Te 50 zł może powędrować w twoje ręce, ale jeszcze nie usłyszałam telefonu, a ja do was zadzwonić nie mogę. To ktoś z was musi dać sobie tę szansę i wybrać numer do studia, chociaż raz. No, tutaj w programie słyszę naprawdę różne głosy. Słyszę osoby, które częściej mają okazję brać udział w programie i częściej wygrywają pieniądze, ale często słyszę też osoby, które po raz pierwszy w życiu spróbowały swoich sił w jakikolwiek sposób, próbując rozwiązać tutaj zagadkę i się udało i wygrywają pieniądze. Także część z tych osób nawet często mówi, że w ogóle nie brała nigdy udziału w żadnych konkursach, spróbowali raz i wygrali pieniądze. No i o to właśnie chodzi. Ja właśnie na takie osoby czekam. 704-304-310. Trzy nazwy państw. No śmiało, bo reżyser mówi, że kolejna zagadka będzie jeszcze trudniejsza, także jeżeli z tą jest problem, no to chyba warto zastanowić się nad tym, czy zagadek nie zmienić, przynajmniej ich typu. No jeszcze chwilę czekam. Reżyser mówi, dobrze, no ja też jeszcze chwilkę zaczekam. No jeszcze tego czasu mamy. Bardzo sprawnie widzowie poradzili sobie z poprzednimi zagadkami, ale mówi, no pół minuty to maks, ile mogę zaczekać, bo naprawdę szkoda czasu. To co? Zdążymy? Zegar tyka, a ja nasłuchuję dźwięku telefonu. Tylko tym razem nie czekajcie do końca odliczania, bo wtedy będzie za późno. 704-304-310. Trzy nazwy państw. Kto gotowy, zapraszam do studia. Kto nie wie, to niech już nie szuka, bo za późno. Zostało kilkanaście sekund. I jest telefon. Ktoś nie czekał. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Austria, Szwecja, Filipiny. I to jest bardzo dobra odpowiedź, cieszę się. I to jeszcze kilka sekund zostało. Dokładnie w połowie czasu usłyszałam telefon. No i o to chodzi, słuchajcie, o to chodzi, żeby nie czekać i wygrywać pieniądze jak najszybciej, bo dzięki temu szybciej biegniemy dalej. Do pani wędruje 50 zł, a kolejna zagadka już przed nami. A jednak. No słuchajcie, miałam taką cichą nadzieję, że skoro już z poprzednią zagadką jest pewien problem, bo chwilę czekaliśmy na jej rozwiązanie, to reżyser albo zmieni typ zagadki, albo zaserwuje nam zagadkę na podobnym poziomie trudności. On nam tu serwuje dwa razy więcej tych nazw. Sześć nazw. Sześć nazw państw. No mówi, mówisz stuwa, no, za to stuwa do wygrania, a nie 50 zł. Ale ja patrzę na te nazwy i no niektóre naprawdę długie, to jakaś motywacja tutaj by się przydała dodatkowa, no nie? Reżyser mówi, że tak, że przewidział moją prośbę i już serwuje 1000 zł. Co to znaczy? Gwarantowana stuwa za rozszyfrowanie, uwaga, sześciu nazw państw i 900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund łącznie, nawet 1000 zł do wygrania. No i czekam na kolejnego zwycięzcę w takim razie. 704-304-310 to numer do studia.
Dobrze, reżyser mówi dobrze. Chyba powinienem zaproponować czas na myślenie, żeby każdy tak bez stresu mógł się zastanowić, przemyśleć sprawę. Ja od razu sugeruję tym osobom, które próbują rozwiązać zagadkę, nie przestraszyły się tego, że geografia, tego, że dużo nas państw, warto spróbować. Jeżeli nie uda ci się rozwiązać zagadki, trudno, ale jeżeli ci się uda, możesz sięgnąć po nawet 1000 złotych. Mamy 5 chwil i reżyser mówi, ja powiększam tę zagadkę, także proponuję tym osobom, które próbują zagadkę rozwiązać, żeby sięgnąć po kartkę i długopis, bo tu jest zbyt dużo nazw, żeby je tak zwyczajnie zapamiętać, te, które uda nam się rozszyfrować. Także z kartką i z długopisem zapisujemy kolejno, albo nie kolejno, po prostu te nazwy, które udało nam się rozszyfrować, tak żeby nam nie wyleciały z głowy i żebyśmy się mogli skupić na tych, które jeszcze zostały nam do rozwiązania. 5 chwil i nawet 1000 złotych do wygrania. To co? Czas na zastanawianie się.
No, słuchajcie, czas minął właśnie w tym momencie, dlatego wracamy do studia. Zagadka pomniejszyła się nieco, żebym mogła się razem z nią na ekranie zmieścić. Mam nadzieję, że zdążyliście się tej zagadce przyjrzeć uważnie, kiedy była większa, kiedy był czas tylko na skoncentrowanie się na zagadce. Nic tutaj innego nie rozpraszało waszej uwagi. Ja starałam się nie mówić, chociaż przychodzi mi to z trudem, żebyście mogli skupić się tylko na zagadce. 2 minuty na trafienie do studia. Skoro był czas na przyglądanie się zagadce, to teraz 2 minuty na trafianie do studia. Zegar wystartował, a ja nasłuchuję dźwięku telefonu. 704 304 310, ten numer, który do mnie
prowadzi. Przypominam, że szukamy sześciu nazw państw. Jeżeli udało Ci się je wszystkie rozszyfrować i masz je zapisane na kartce, no bo umówmy się, że pamiętanie sześciu nazw państw, kiedy trafiamy do studia, jest lekkie podenerwowanie, bo przecież walczymy o duże pieniądze, można wygrać nawet 1000 zł. Może nam coś umknąć, żeby uniknąć takiej sytuacji, to zapisane na kartce nigdzie nie ucieknie, miejmy nadzieję. Niecałe 1,5 minuty zostało, zapraszam kogoś, kto odpowiedź zna. Jeżeli nie wiesz, jak brzmi odpowiedź, nie dzwoń, daj szansę komuś, kto wie, a jeżeli chcesz wybrać numer i dopiero zastanawiać się, jak brzmi odpowiedź, to no nie przy tego typu zagadce. Gdyby to była jedna nazwa, no to można by było tak próbować, ale my tych nazw szukamy aż sześciu. Kto sobie poradził? Kto jest dobry z geografii i kto do tego jest mocny w tym takim układaniu słów, przekładaniu liter, bo to też jest istotne. Jeżeli takiej umiejętności nie posiadasz, jeżeli patrzysz na te nazwy i nic Ci nie mówią, bo w myślach nie potrafisz sobie przełożyć tych liter, to nie poradzisz sobie z tą zagadką. Ja czekam na kogoś, kto jednak ułożył te sześć nazw państw i chciałby sięgnąć po nawet 1000 zł. Propozycja wciąż aktualna, ale zostało nam 30 kilka sekund, więc warto się pospieszyć. 704-304-310. Pół minuty. I uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I? No, czy usłyszę telefon? Kto rozszyfrował sześć nazw państw? Chociaż jedna osoba. 704-304-310. Komu się udało? Czy ktokolwiek jeszcze jest przed telewizorem? Bo może na tym polega problem, że nie chodzi tu o to, czy to prosta, czy trudna zagadka, tylko o to, że może nie ma już komu rozwiązywać zagadek. No, jeszcze przed chwilą zastaliśmy kilka osób przed telewizorem, bo przecież udało wam się rozwiązywać poprzednie zagadki, to w dość dobrym tempie. A tutaj, czy to chodzi o to, że nie ma już chętnych do rozwiązywania zagadek? Czy może zagadka po prostu za trudna? No, dość gwałtownie tutaj reżyser przeskoczył do wyższego poziomu trudności, bo z trzech nazw zrobiło się nagle sześć. Także no, mogło to przysporzyć wam więcej kłopotu. Ale mieliśmy nadzieję, że mimo to ktoś z zagadką sobie poradzi. Myślę, że było wystarczająco dużo czasu, kiedy ta zagadka była powiększona, kiedy nic wam i nikt nie przeszkadzał. Aj, nie wiedzą widzowie, reżyserka, nie wiedzą. To taka terapia szokowa dla widzów, no bo zaproponowałeś trzy nazwy i przez kilka zagadek rozwiązywaliśmy po trzy nazwy. Nagle serwujesz aż sześć, to dużo. Jeszcze ta późna pora, może odpuścisz chociaż jedną nazwę, co? No bo może jest przed telewizorem ktoś, kto ma pięć nazw, chciałby wygrać pieniądze, ale nie może się po nie zgłosić, bo nie ma kompletnej odpowiedzi. Sześć to za dużo, naprawdę, no jak na tę godzinę to... O, no dobrze, reżyser mówi, okej, niech ci będzie, odpuszczam. O, wystarczy pięć nazw państw. I reżyser mówi, że na zachętę zaproponuje nawet 2000 zł. No dobrze, to co? Kończymy zagadkę. Masz pięć nazw z tych sześciu, nieważne które pięć. To nie chodzi o to, żeby to było pierwsze pięć czy ostatnich pięć. Po prostu odrzucasz tę nazwę, której nie udało ci się rozszyfrować, bo albo za trudna, albo za długa. Nieistotne. Podajesz pięć nazw państw z tych sześciu i wygrywasz nawet 2000 zł. To co?
Mam nadzieję, że usłyszę telefon. Ja już sięgam po pieniądze, które mam wam rozdać. Nawet 2000 złotych do wygrania. Kto ma 5 nazw? Komu jedna z tych nazw przysporzyła tyle kłopotu, że no, nie poradził sobie z nią ostatecznie? To już nie trzeba. Wystarczy 5 nazw i biegniemy dalej. Szkoda zatrzymywać się tutaj dłużej przy danej zagadce, skoro już moglibyśmy się mierzyć z kolejnymi. No, mam nadzieję, że już nie trudniejszymi, no bo skoro z tą jest jakiś problem, to myślę, że reżyser poważnie rozważy kwestię poziomu trudności kolejnych zagadek. Kto ma 5 nazw? No i co? Nic sobie nie poradził? Wciąż nie słyszę telefonu, więc może... może to faktycznie no, nie tyle chodzi o zagadkę, co może o wygraną. Może liczyliście przy o wiele trudniejszej zagadce na o wiele większe pieniądze. A co reżyser na to? Reżyser mówi, no dobrze, sprawdźmy. Jeżeli chodzi o pieniądze, to jeżeli zaproponuję nawet 4000 zł, to mam nadzieję, że usłyszę szybko telefon. Dobrze, to ja sięgam po kolejne pieniądze. O! No, reżyser mówi, no teraz to nikt nie powie, że do wygrania jest mało pieniędzy, bo pieniędzy do wygrania całe mnóstwo. No, ale na pewno nie ma przed telewizorem całe mnóstwo widzów. To myślę, że na tym też polega problem. Jeżeli przed telewizorem jest jedna, dwie, trzy osoby, to która z tych osób spróbowała rozwiązać zagadkę? No i przede wszystkim, której osobie się udało znaleźć przynajmniej 5 nazw z tych 6? No tu niektóre są takie bardzo długie, może te przysporzyły ci kłopotu, jedna z tych nazw, a może któraś, która wcale może nie jest za długa, ale może jest zbyt egzotyczna. No, ja myślę, że tu nie chodzi o pieniądze, Piotrek, bo no, ja się cieszę, że mogę zaproponować więcej pieniędzy i że to są nawet 4000 zł, ale myślę, że najważniejszym problemem są te nazwy. Może zbyt wyszukane te państwa niektóre. Może odpuścisz jeszcze jedną nazwę, skoro nie słyszymy jeszcze telefonu, co? No, reżyser mówi, dobra, niech ci będzie, nie musisz mnie namawiać długo do takiej decyzji, dlatego że też chciałbym już mieć tę zagadkę z głowy i przejść do kolejnej, prostszej. To od razu mówimy, że ten nie będę już tutaj ryzykował, że ktoś z zagadką sobie nie poradzi, także kolejna będzie prostsza. No ale co za tym idzie? Nie za takie pieniądze. Także jeżeli ktoś chce w tym programie sięgnąć po te duże pieniądze, to jeszcze teraz jest szansa. Kolejne zagadki za nieco mniejsze pieniądze, ale prostsze zagadki. Także miejmy nadzieję, że pójdą nam sprawniej. Tym bardziej chciałabym już przejść do tych kolejnych, żebym nie musiała się martwić, czy ktokolwiek sobie poradzi, czy nie, czy za trudno, czy nie. Jeżeli zagadki będą prostsze, to przynajmniej nie będzie dylematu, czy ktoś sobie poradzi, tylko jak szybko sobie poradzi. Teraz czekam na kogoś, kto cztery z tych 6 nazw rozszyfrował i wybiera właśnie numer do studia. Nawet 4000 zł do wygrania to wciąż nie jest łatwa zagadka, bo te litery są bardzo mocno pomieszane. Do tego większość z tych nazw jest dość długa, także nawet jeżeli do rozszyfrowania wystarczą 4 z tych 6 państw, to i tak niektóre te długie i tak trzeba było rozszyfrować. Kto sobie poradził z 4 nazwami przez was, dowolnie wybranymi 4, zapraszam do studia, bo za 4 nazwy można zgarnąć w sumie nawet 4000 zł. Także sami przyznacie, że to dobra oferta, ale z tymi dobrymi ofertami tak bywa, że długo nie trwają, więc warto z nich korzystać póki jeszcze. To dość aktualna sprawa.
nawet 4000 zł. Jak do studia trafić? 704 304 310 to ten numer, ale myślę, że nie macie problemu z wybraniem numeru do studia, skoro do tej pory już kilka zagadek za nami. Tego typu, no ale prostszych. Jak się okazuje, łatwiejszych do rozwiązania, bo tutaj jeszcze telefonu nie usłyszałam, ale miejmy nadzieję, że teraz, kiedy reżyser odpuścił tę kolejną nazwę, to ktoś tutaj w studio jak najszybciej się zjawi. Nawet 4000 zł, no i czekam na te cztery nazwy państw. No, reżyser mówi: Ewa, zaproponowałam dużo pieniędzy, bo nawet 4000 zł więcej za tę zagadkę nie planuję zaproponować. Także jeżeli ktoś chce sięgnąć po te duże pieniądze, to teraz jest szansa, nie ma na co czekać. Odpuściłem też dwie nazwy, reżyser mówi cztery nazwy z tych sześciu. No to może ktoś sobie poradził. Uwaga, czas, start. Mamy dwie minuty na to, żeby ostatecznie rozprawić się z tą zagadką i móc przejść dalej. 704 304 310. Kto rozszyfrował cztery z tych sześciu nazw, no bo czasu coraz mniej, została minuta i 10 sekund, a jeszcze nie usłyszałam telefonu. Im szybciej rozwiążemy tę zagadkę, tym szybciej przejdziemy dalej. Minuta. No musimy jak najszybciej zakończyć tę zagadkę, bo reżyser już przygotował sobie kolejne zagadki, zadowolony. No i mówi, że zaczyna już mu się nudzić przy tej zagadce, już się zaczyna bawić w DJ-a, bo słyszy, że jakieś tam dziwne melodie w tle nam serwuje. Robi wszystko, żeby was jakoś tutaj pobudzić do działania. Zostało pół minuty. No, mam nadzieję, że pomogło i że usłyszę telefon jak najszybciej. 704 304 310. Zostało 20 sekund, nawet 4000 zł do wygrania. No, jako DJ reżyser musi jeszcze poćwiczyć trochę, także dobrze by było, gdyby ćwiczył już przy kolejnych zagadkach. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, uwaga, uwaga. Nawet 4000 zł wędrują do... Kto ma te cztery nazwy i wybiera numer do studia? No ja za ciebie numeru nie wybiorę. A już chciałabym rozdać pieniądze. Fanfary już są, brakuje zwycięzcy. 704 304 310. Kto jest dobry z geografii i z układania słów? Bo to też nie jest proste zadanie. Mocno pomieszane litery. Ale mam nadzieję, że ktoś był na tyle przytomny jeszcze o takiej godzinie, że dał sobie radę z tymi czterema nazwami. Kto?
Cały czas czekam na telefon. Zobaczcie, nie zaznaczyło się odpowiedzi na ekranie. To znaczy, że reżyser wciąż łudzi się, że ktoś sobie poradzi, no bo jak zmieni zagadkę, to będzie już za późno na wybieranie numeru do studia. Nawet 4000 zł jeszcze teraz do wygrania. Czy jest ktoś, chociaż jedna osoba, bo tyle naprawdę wystarczy, żebyśmy zagadkę zakończyli. Gdybyśmy czekali tutaj na więcej osób, które ewentualnie poradzą sobie z zagadką, to naprawdę zastanawiałabym się, czy to jest wykonalne o tak późnej godzinie. Ale ta jedna osoba, która poświęciła chwilę tej zagadce i odnalazła te cztery z tych sześciu nazw. Przypominam, że chodzi o nazwy państw. Może ta geografia was troszeczkę przestraszyła. To tak jest, że czasami pewnie byśmy sobie poradzili z zagadką, ale rezygnujemy już na wstępie, bo albo boimy się kategorii, z którą wiąże się zagadka, albo na przykład przestraszyliśmy się tego, że tak dużo tych nazw tutaj na ekranie i że nie damy sobie rady. Cztery z tych sześciu. Już reżyser odpuścił dwie, żebyśmy tym szybciej zagadkę rozwiązali, no ale wciąż nie usłyszałam telefonu. Czy jest ktoś, kto dał sobie radę i jeszcze nie wybrał numeru do studia? No to szansa wciąż aktualna, ale nie czekajcie, aż będzie za późno. Już chwilę ta zagadka jest z nami, także dobrze by było przejść do kolejnych prostszych, gdzie nie będziemy musieli się martwić, czy ktokolwiek da sobie radę. Jeżeli ktokolwiek przed telewizorem jest, no to myślę, że z kolejnymi zagadkami, skoro będą prostsze, to sobie poradzicie. Ale żeby to było możliwe, muszę teraz usłyszeć cztery z tych sześciu nazw. Jeżeli ktoś wie, to jeszcze przez moment aktualna propozycja, czyli nawet 4000 zł do wygrania, ale to tylko przy okazji tej zagadki. 704 304 310. Kto wybiera numer? Kto dołączy do grona zwycięzców i da szansę kolejnym osobom na wygrywanie pieniędzy? No dobrze, reżyser mówi, że jeżeli jest problem z czterema nazwami, to on zrobi coś takiego. Jeżeli ktoś ma trzy nazwy państw, to może wygrać nawet 2000 zł, czyli gwarantowaną stówę i 1900 zł w bonusie. To taka oferta ze strony reżysera, bo mówi, no nie mogę zaproponować aż 4000 zł za trzy nazwy, bo z trzema nazwami już mieliśmy do czynienia przy poprzednich zagadkach. Także jeżeli komuś odpowiada takie rozwiązanie, czyli ma trzy nazwy, nie jest w stanie znaleźć tej czwartej, to jest dobra informacja dla takiej osoby, bo może zgłosić się pod nawet 2000 zł. Albo ma cztery nazwy i sięgnie po nawet 4000 zł. Jeżeli nie możesz znaleźć tej czwartej nazwy, to warto zgłosić się po 2000 zł, niż nie zgłosić się w ogóle. No, jeżeli ty będziesz szukać teraz czwartej nazwy, musisz liczyć się z tym, że ktoś cię może ubiec i zgłosić się tutaj do studia po 2000 zł za trzy nazwy. Także wybór należy do ciebie, oby to była szybka decyzja, bo bez względu na to, czy to są trzy czy cztery nazwy, to warto być tą najszybszą osobą i nie dać się wyprzedzić, jeżeli do wygrania, no i w jednym i w drugim przypadku, naprawdę duże pieniądze. Bo czy 2 czy 4000 zł to dużo kasy. To co, masz trzy nazwy i sięgasz po nawet 2000 zł, czy ryzykujesz, że ktoś inny cię wyprzedzi, szukasz być może tej czwartej nazwy i sięgasz po całość, czyli nawet 4000?
No, ale trzeba się pospieszyć. Nie ma się co zastanawiać. Reżyser mówi, no muszę kończyć tę zagadkę, żebyśmy sprawnie rozwiązali chociaż kilka kolejnych, a jeszcze nie usłyszeliśmy telefonu. 704 304 310, to numer do studia. Reżyser mówi, o nie Ewa, wydaje mi się, że jest przed telewizorem ktoś, kto ma te trzy nazwy i zamiast wybierać numer do studia, to szuka tej czwartej nazwy, żeby powalczyć o większe pieniądze. Dobrze, żeby przyspieszyć ostatecznie rozwiązanie tej zagadki i nie wprowadzać tutaj jakichś dylematów, czy taka kwota za tyle nazw, czy taka za tyle, reżyser mówi, dobra, niech będzie. Nawet 4000 zł za trzy nazwy państw, ale umówmy się, że kto wie teraz, nie za chwilę, tylko teraz wybiera numer do studia, sięga po te wielkie pieniądze i daje szansę kolejnym osobom na rozwiązanie tych prostszych zagadek, tak żeby troszeczkę odetchnąć od tego, co teraz na ekranie. Kto gotowy, zapraszam do studia. Kto nie ma tych trzech nazw, niech nie wybiera numeru do studia, bo za mniej reżyser nie zapłaci. Mówi, że i tak poszedł tutaj na spore ustępstwa. To co? Kto gotowy? Nawet 4000 zł do wygrania. 704 304 310 to numer do studia. Przypominam, wystarczą trzy z tych sześciu nazw państw, dowolnie przez Ciebie wybrane trzy. Jeżeli udało Ci się połowę tej zagadki rozwiązać, możesz sięgnąć po nawet 4000 zł. No moje obawy są takie, że być może przed telewizorem jeszcze jakiś czas temu były osoby, które miały te trzy nazwy, doszły do wniosku, że nie są w stanie rozwiązać więcej i kiedy czekaliśmy na pełną odpowiedź, po prostu odpuściły, wyłączyły telewizor i poszły spać. Teraz, kiedy okazuje się, że reżyser, chcąc już usłyszeć telefon, ponieważ już długo zagadka jest z nami, zrezygnował, odpuścił połowę tych nazw, no to się okaże, że nie ma komu sięgnąć po pieniądze, bo te osoby, które trzy nazwy miały, to już smacznie śpią. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto wytrwał i rozszyfrował te trzy nazwy? Bo jeżeli tak, jeszcze zdąży sięgnąć po nawet 4000 zł. No umówmy się, że to dużo pieniędzy. Szkoda by się było teraz poddać. No chyba, że faktycznie większość osób śpi, a te osoby, które są przed telewizorem, nie spróbowały rozwiązać zagadki, bo doszły do wniosku, że jest zbyt trudna jak na tę porę. No, szansa wciąż jest. Także ja się nie poddaję i zawsze z nadzieją nasłuchuję dźwięku telefonu. Mam nadzieję, że komuś się jednak udało. Nawet 4000 zł do wygrania. 704 304 310. Śmiało. Kto wie?
No, reżyser mówi, że do 2:30 i o 2:30 ja chcę kończyć zagadkę. A która jest godzina? A, 2:27. A, i to zostały w zasadzie 2 minuty. Zdążymy? No nie ma tu już specjalnie czasu na zastanawianie się, bo tego czasu mieliśmy sporo. Także teraz no, liczymy na to, że komuś się jednak udało znaleźć te 3 z 6 nazw i zdąży jak najszybciej zgłosić się tutaj do studia. Może miałeś przygotowane wcześniej te 3 nazwy, ale zastanawiałeś się, wahałeś się, nie byłeś pewien. No mam nadzieję, że to ograniczenie czasowe pomoże ci i ułatwi podjąć decyzję, bo za chwilę po prostu może być za późno. Nawet 4000 zł do wygrania, także walczysz o duże pieniądze. Szkoda się poddawać, kiedy kończymy tę zagadkę, kiedy to ostatnia szansa na to, żeby po takie pieniądze sięgnąć, bo reżyser mówi, że przy prostszych zagadkach na pewno tyle nie zaproponuje. Została minuta i kilkanaście sekund. To zdąży, bo naprawdę byłoby szkoda, gdyby czas poświęcony tej zagadce poszedł na marne. Jeżeli nie usłyszę odpowiedzi, to tak właśnie będzie. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która z zagadką sobie poradziła i ma te 3 nazwy i usłyszy tę osobę tutaj w studio, to przynajmniej będę wiedziała, że warto było czekać. Reżyser mówi, dobrze, jeszcze na tą minutkę. Pokażę wam tę zagadkę tak na pełnym ekranie, żebyście jeszcze rzucili okiem. No uwaga, zostało 15 sekund. Wystarczą 3 z tych 6 nazw, bo może patrzysz na tę zagadkę i myślisz sobie, o nie, 6 nazw, strasznie dużo, nie dam rady. Reżyser odpuścił 3, także jak zerkniesz na polecenie, przekonasz się, że to są 3 nazwy. O, uwaga, wybiła godzina 2:30, to co, czy usłyszę telefon? Dyktuję numer i mam nadzieję, że tym razem będziemy mieli wreszcie z głowy tę zagadkę. Potrzebuję jednej osoby, na tyle sprytnej, że o tak późnej porze, mimo tak późnej pory, poradziła sobie z zagadką. Uwaga! 704, 304, 310. No, śmiało, bo jesteśmy już po czasie. No to już teraz wiem, dlaczego reżyser tak pospieszał. No widzisz, Piotrek, przestraszyłeś widzów tymi nazwami, bo nawet jeżeli zrezygnowałeś z tych 3 z 6, to do tej pory już i tak pewnie nie ma nikogo, kto by wziął to pod uwagę, bo po prostu ci, co nie poradzili sobie z tą zagadką, poszli spać. No. Może niektóre osoby zerknęły na tę zagadkę jeszcze przed chwilą, ale nie doczytały polecenia, zobaczyły, że na ekranie jest 6 nazw, no i też nie się poddały. No to jednak za trudna zagadka jak na tę porę. Trzeba było pozostać przy tych krótkich nazwach, gdzie było ich mniej, tam zwycięzców nie brakowało. Niepotrzebnie tutaj przeskoczyłeś do tego wyższego poziomu trudności, bo to jest jednak zbyt późna pora, jeszcze ta niedzielna noc, gdzie czeka nas nowy tydzień, nowe obowiązki, zadania, więc podejrzewam, że dzisiaj jednak większość osób położyła się wcześniej spać. Nawet jeżeli nie musimy jutro wcześniej rano wstawać, to jeżeli jakoś intensywnie spędziliśmy weekend, to też podejrzewam, że ten sen dzisiaj mógł nas dopaść wcześniej niż zwykle. Do tego jakaś taka pora, nie wiem, czy to kwestia ciśnienia, ale wszyscy chodzą tacy śnięci wokół, łącznie ze mną, więc może faktycznie jakieś niekorzystne warunki gdzieś w powietrzu.
kto jeszcze nie śpi, kto nie jest wrażliwy na ciśnienie czy pogodę. No i jest takim nocnym markiem, który lubi przesiadywać w nocy, bo lepiej tą porą mu się myśli czy koncentruje. No, takiej właśnie osoby myślę potrzebuje przy tej zagadce, no bo jeżeli ktoś zmęczony o takiej godzinie, do tego geografia i jeszcze tyle nazw, no to faktycznie mógł odpuścić wcześniej. Ale jeżeli tobie udało się wysiedzieć przed telewizorem do tak późnej pory, no to dobra informacja jest taka, że jeszcze zdążysz sięgnąć po nawet 4000 zł, jeżeli się oczywiście pospieszysz, no i jeżeli udało ci się 3 z tych 6 nazw rozszyfrować. Kończymy program, ale zanim program zakończymy, mam nadzieję, że zdążę usłyszeć ten jeszcze jeden telefon w programie. Muszę usłyszeć telefon jak najszybciej, bo jeżeli nie, to będę zmuszona pokazać odpowiedź. W zasadzie reżyser pokaże tę odpowiedź, nie słysząc zwycięzcy. To naprawdę najgorsza z możliwych opcji i mam nadzieję, że uda nam się jej uniknąć. No ale to zależy od Was. No. My tutaj nic nie możemy zrobić oprócz tego, żeby jeszcze chwilę w miarę cierpliwie zaczekać na telefon. Często jest tak, że Wy czekacie na ostatnią chwilę. Niepotrzebnie, bo może się okazać, że albo będzie za późno, albo ktoś inny Cię po prostu wyprzedzi. Byłoby szkoda, jeżeli to Tobie udało się te 3 z 6 nazw rozszyfrować. Dowolnie wybrane 3. To nie chodzi o to, żeby to były na przykład pierwsze 3, bo widzę, że tutaj wyżej są dłuższe te nazwy, więc może z kolejnymi dopiero udało Ci się zagadkę rozwiązać. Jeszcze jest szansa, ale nie czekajcie, ponieważ w momencie, kiedy pokazuje się ten napis, kiedy zbliża się koniec programu, to tak naprawdę mamy czas na to, żeby ktoś z Was podjął w miarę szybką decyzję, wybrał numer do studia, podał odpowiedź i powalczył o nawet 4000 zł. Więc jeżeli to się szybko nie wydarzy, to po prostu nie zdążymy. No, czego nie zdążymy, to na pewno rozegrać kolejnych zagadek, bo skoro kończymy program, to niestety, jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto czekał na te prostsze zagadki, to takie osoby serdecznie zapraszam na jutrzejszy program, też będę Wam rozdawać pieniądze. Natomiast teraz czekam na kogoś, kto poradził sobie z tą trudniejszą zagadką. Reżyser mówi, że mamy 45 sekund. To już czyta w moich myślach, bo właśnie się zastanawiam, ile tam nam zostało do tego końca, skoro musimy kończyć ten program. Widzowie pewnie też się zastanawiają. No to już wiem, ile. Czas. Start. Czterdzieści sekund. Pół minuty. No ale wy nie patrzcie, jak tutaj te sekundy uciekają, tylko łapcie szybko za telefon, jeżeli udało Wam się rozszyfrować te 3 nazwy. Może dopiero przed momentem, może później włączyłeś telewizor, później zabrałeś się za tę zagadkę i dopiero teraz masz te 3 nazwy. No to masz jeszcze kilkanaście sekund, żeby powalczyć o nawet 4000 zł. No a jest o co walczyć, na pewno warto. Pytanie, kto z tej szansy korzysta? Uwaga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... I? No kto? Ja się tego obawiałam. Jak zobaczyłam tę zagadkę, zobaczyłam tych 6 państw, to od razu sobie pomyślałam, o kurczę.
To widzowie, nawet gdyby byli w stanie sobie poradzić z taką zagadką, to po prostu by się przestraszyli na wstępie i powiedzieli: o nie, tyle nazw, nie próbuję, bo może nie zdążę, bo może się nie chce o takiej późnej porze. Gdybyś stopniowo, Piotrek, zwiększał ten stopień trudności, czyli z tych 3 nazw zrobił 4, potem 5, przynajmniej wiedziałbyś, jak sobie widzowie radzą z kolejnymi zagadkami, a tak od razu przeskoczyłeś z 3 nazw na 6, no to nic dziwnego, że widzowie się przestraszyli, szczególnie o takiej porze. Reżyser mówi: no może nie przemyślałem tego, moja wina. Z drugiej strony zasugerowałem się tym, że z tymi 3 nazwami widzowie sobie świetnie radzą, bo kilka zagadek udało się rozwiązać. No to pomyślałem, spróbujmy czegoś, co będzie większym wyzwaniem. No i to chyba było błędem dzisiaj. Dzisiaj myślę, że to jest ten problem, bo końcówka tygodnia, początek nowego, więc albo odsypiamy weekend, albo wysypiamy się przed tygodniem, który nas czeka i okazuje się, że nie jest lekko. No. I że tych osób przed telewizorem kilka. Dobrze, nie kończ, jeszcze nie pokazuj rozwiązania, Piotrek. Ja jeszcze 3 chwile zaproponuję od siebie, może to komuś wystarczy, może ktoś potrzebuje właśnie tej chwili na szybkie wybranie numeru. Reżyser mówi: tylko szybko licz, bo nie mamy już czasu i bierz już pytania do ręki, bo musimy kończyć. Dobrze, to słuchajcie, ja ten wachlarz pieniędzy tutaj odkładam. Oczywiście te pieniądze na was czekają cały czas, ale zanim je rozdam, będę musiała wam zadać pytania. No i proponuję 3 chwile. Uwaga, 3. Jeszcze ktoś zdąży. Kto? Trzy nazwy państw. Z tych 6 wystarczą 3. Nie musisz szukać więcej, nie ma takiej potrzeby, a szkoda, żebyś się teraz skupiał na kolejnych nazwach, kiedy my czekamy na telefon i kończymy program. 2 chwile. Ja już wyjmuję te pytania. Mamy 2 chwile. I uwaga, ostatni moment. Ostatni moment. Ten czas tutaj to nie jest dodatkowy czas. To jest czas przygotowany już na pytania bonusowe, także jeżeli ktoś czeka, bo liczy na to, że jeszcze te sekundy więcej mamy, nie, muszę teraz usłyszeć telefon. Mam nadzieję, że jeżeli udało ci się rozszyfrować te 3 z 6 nazw, to dajesz sobie szansę na wygranie tych dużych pieniędzy, nawet 4000 zł i wybierasz numer do studia. Ja podyktuję, będzie szybciej i mam nadzieję, że tym razem usłyszę telefon, bo nie mamy już czasu. 704 304 310. Daj sobie szansę i wybierz ten numer po raz ostatni. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, więc kto wybiera numer, ma szansę sięgnąć po te pieniądze. Kto? Kto zdąży? No słuchajcie, bo musimy kończyć. Aj, słyszę, że reżyser próbuje negocjować jeszcze jakiś czas na emisji, ale mówi: no nie da rady, Ewa, musimy zejść zgodnie z planem, nie da się tutaj nic zdziałać niestety, także no, w telewizji każdy program ma swój określony czas i ten również, więc tutaj nikogo nie przekonuje fakt, że przydałoby nam się trochę tego czasu. No dobrze, to my już czasu nie mamy. Jeżeli ktoś z was wybiera numer do studia, to jeszcze zdążę taką osobę usłyszeć. Kto? Jeden szybki telefon. No, póki jeszcze tutaj jesteśmy. Jak reżyser pokaże te nazwy, tak jak wyglądają one poprawnie ułożone, to będzie za późno. Wtedy już nie będzie sensu na wybieranie numeru. To co? Chociaż jedna osoba? Chyba wszyscy śpią. Wystraszyłeś, Piotrek, tą zagadką. Resztkę widzów, którzy być może jeszcze byli przed telewizorem, no to nauczka dla ciebie, żeby jednak serwować prostsze zagadki, takie, z którymi
jesteśmy w stanie sobie radzić. No, poza tym myślę, że każdy z widzów lubi, jak ten stopień trudności jednak wzrasta stopniowo, tak żebyśmy... O, jednak! Dobry wieczór! Poproszę o trzy nazwy. Dobry wieczór. Hiszpania, Portugalia, Rumunia. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Świetnie rozszyfrowane trzy nazwy. 100 zł jest już pani, a teraz w takim razie przechodzimy do pytań bonusowych. Życzę powodzenia. Który polski piosenkarz nagrał utwór Sen o Warszawie? Markowski? No nie, Czesław Niemen. Aj, szkoda, bo taki znany utwór. Pospieszyła się pani, bo gdyby sobie pani przynuciła gdzieś tam w myślach, to no nie wierzę, żeby pani nie znała tego utworu. Może po prostu nie przypadek, a może ta pora to też, myślę, robi swoje. Ale cieszę się, że się udało zagadkę rozwiązać i pani, i pozostałym zwycięzcom serdecznie gratuluję wygranych. Mam nadzieję, że jutro tych osób wygra znacznie więcej. Widzimy się o tej samej porze, o 1:15. Już teraz serdecznie zapraszam, życzę kolorowych snów, no i do zobaczenia.